Anna Derwiszewska to uczestniczka minionego sezonu programu Rolnik szuka żony. Wraz z poznanym w show partnerem, Jakubem Manikowskim, niedawno powitała na świecie dziecko. Jak wygląda ich syn? Odpowiedź znaleźć można na Instagramie, gdzie rolniczka pokazała rozkoszne nagranie z pociechą. Uczestnicy, Rolnik szuka żony. Które pary przetrwały? Kim są uczestnicy 11. edycji programu Rolnik szuka żony? Tym razem do randkowego show z Martą Manowską w roli prowadzącej zgłosili się Wiktoria, Agata, Sebastian, Rafał oraz Marcin. Jak potoczą się ich losy? Tego widzowie TVP1 dowiedzą się, oglądając nowe odcinki, emisja w każdą niedzielę o godz. 21:20, tymczasem w życiu bohaterów poprzedniej odsłony sporo się zmieniło. Anna Derwiszewska i Jakub Manikowski, bo właśnie o nich mowa, w połowie maja zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich syn, Dariusz. Chłopiec otrzymał imię po swoim dziadku, a ojcu Ani. Ania z Rolnika chętnie dzieli się swoim szczęściem z innymi. Na Instagramie raz po raz publikuje nowe zdjęcia i nagrania z synkiem w roli głównej. Niedawno zachęciła internautów do zadawania jej pytań, publikując krótki filmik z pociechą. Dariusz patrzył prosto w obiektyw, Anna Derwiszewska z Rolnik szuka żony 10 z synem. Anna Derwiszewska z 10 edycji Rolnik szuka żony trzymała telefon w taki sposób, by buzia jej synka była doskonale widoczna. Maluch z zaciekawieniem rozglądał się dookoła, cała rodzina Ani pojawiła się również w nowym sezonie, szasz. Narzeczeni, Kuba oświadczył się swojej wybrance w Boże Narodzenie i został przyjęty, opowiedzieli o tym, jak teraz wygląda ich życie.